Ho, 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 witajcie! Cześć! W nowym odcinku typowe suchary świąteczne. Zapraszamy do oglądania. A wiecie, blondynka zabija karpia? Smaży go. Topi go. Myślałem, że udami go ściska. Ściska go udami. Jacek, a wiesz co robią kulturyści w święta? Co? Bombki. Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? 500 plus? Nie. To jaka? Cicha noc! Jak nazywają się świąteczne rachunki? Opłatki? Jak spędza święta samobójca? Wiesza się na choince. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo... No ja nie wiem. Bo jodła. A wiecie, dlaczego Mikołaj jest wiecznie szczęśliwy? No nie. No nie. Bo wie, gdzie mieszkają niegrzeczne dziewczynki. Oooo! A co myśli nie ma w Wigilię? Nie wiem. Dzisiaj w Betlejem! Aaaa! Weź, weź do łóżka, tak? O! Nie, to nie. Rozjebałeś. U mnie w domu je się tylko zagraniczne potrawy. Barszcz ukraiński, pierogi ruskie, rybę po grecku i kapustę włoską. To trochę taki egzotik. I karpia po żydowsku. No, u mnie tylko śledzia, no. Polskie śledzie. Nie no, i taki barszcz jeszcze. Yo! 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 Chłopaki, wiecie jak lubię włoską mafię? No i jest tak? Taki sobie mały włoski Giovanni. Syn z szefa sycylijskiej mafii. No Giovanni. I pisze list do świętego Mikołaja. No. No i zaczyna. I pisze tak. Drogi święty Mikołaju, wiesz, jak bardzo byłem grzeczny. W tym roku chciałbym dostać kolejkę. W tym samym czasie do pokoju wchodzi ojciec, więc mamy Giovanni skreśla i pisze od początku. A drogi święto Mikołaju, wiesz, jak w tym roku byłem grzeczny, chciałbym dostać dwie kolejki. Za chwilę do ojca dołącza dwóch mafiozów i mały Giovanni zmienia zeznania, pisząc: jeśli w ogóle chcesz zobaczyć swoją matkę, święty Mikołaju. Ty! Wiesz, że on ma coś tak wspólnego. Ale on ma coś wspólnego ze mną, bo ja też tak piszę listy. Tylko piszę: drogi święty Mikołaju, jeżeli chcesz, żebym ciebie nie wykastrował. A wiecie, jak się nazywa żona Mikołaja? Nie. Merry Christmas. Merry Christmas! Yes. Merry, Merry Christmas! Yes. Co to było? Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. A my życzymy wam świetnych, świetnych, rewelacyjnych świąt i bezpiecznych, bo jest bardzo ślisko i trzeba uważać. Cześć! Pa! Tak, i łapka w górę. To kołopka!